Samochód jedzie z prędkością 188 km na godzinę, ale stoi w miejscu. A naukowcy mają czas przeprowadzać badania. Moc maksymalna 204,4 kW, taka została zmierzona przy prędkości 6180 obrotów. To są takie wartości, które każdy tam miłośnik motoryzacji zna. Hamownia podwoziowa to urządzenie, które pozwala w warunkach stacjonarnych zmierzyć parametry pojazdu tak, jakby znajdował się na drodze. Proces spalania możemy tutaj badać, który też wymaga odpowiedniej aparatury, wymaga przygotowania pojazdu, tak, bo jest to już ingerencja do komory spalania, co w takim, powiedzmy, samochodzie wykorzystywanym na co dzień, no on nie jest do tego przystosowany, trzeba ten pojazd na stanowisku przygotować. No a to są takie cenne informacje, to tak jakbyśmy prowadzili na przykład badania EKG dla człowieka. Hamownia jest tylko jedną z nowości na świętującym 20-lecie Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Druga to hala technologii transportu, która niebawem zostanie wyposażona w nowoczesną aparaturę. Powstanie m.in. laboratorium przyszłości transportu z hybrydowymi symulatorami ruchu. To umożliwia dokładną analizę tego, jak przebiega ruch na drogach w Katowicach. Mam nadzieję, że w przyszłości pewne rozwiązania, decyzje miasta będą mogły być też konsultowane w tym momencie w naszym laboratorium i podejmowane jak najlepsze decyzje dla właśnie użytkowników, dla kierowców, bo po to te symulatory tutaj będą. Będziemy mogli tak naprawdę na podstawie mapy szczegółowej Katowic śledzić różnego rodzaju rozwiązania i wpływ różnych utrudnień komunikacyjnych na przepustowość, na płynność ruchu. Korków w dużym mieście nie da się uniknąć, ale można przynajmniej spróbować wpłynąć na organizację ruchu tak, żeby je zmniejszać. My na przykład przed remontem drogi będziemy wiedzieli, jak przekierować ruch, w jaki sposób stworzyć objazdy, żeby one były najlepsze z punktu widzenia płynności ruchu. Nie z punktu widzenia oczekiwań kierowcy, który myśli, że a tu będę miał krócej, tylko jak on najpłynniej przejedzie, czyli najszybciej do celu, omijając jakby pewien zator. Miasto liczy na rozwojową współpracę z Politechniką Śląską. Nic dziwnego, bo właśnie na rozwój uczelni w ostatnim czasie Katowice wydały już 7,5 miliona złotych.